Witam serdecznie. Zaczynamy prezentację Mercedesa. Mercedesa, który ma nazwę A, AMG, A45. I teraz pytanie, bo niektórzy narzekają, że nowe auta to nie jest to samo co stare auta. Więc powiem krótko i na temat. Nikt nie każe wam kupować nowy. Zaczynamy tą tezą, tą bzdurą, prezentację białej A-klasy, która sporo koni ma więcej niż mówi seria, niż mówi katalog, niż mówię ja, niż myślał Oskarix, niż gadała ta baba w sklepie przed chwilą w Żabce. Zaczynamy. Prezentacji. Przejdźmy do sprawdzenia samochodu. Wiara mówi, że kopanie z tego w oponę to przynosi pecha. Ja kiedyś za dzieciaka jechałem, to jak kupowałem auto, to sprawdzałem, kurwa. O kurwa, nie ma tragedii. To sam nie wiem, co ja sprawdzałem, kurwa. Czy łożysko, kurwa, czy luz, kurwa, na drążku, czy na wahaczu. No nie wiem, ale tak się kiedyś sprawdzało. Ale przejdźmy tutaj do informacji troszeczkę większych, związanych z tym samochodem. Jak już Oskarik wybiegł na bok, na profil, to Wiara na to mówi po angielsku hot hatch. Ja na to mówię, kurwa, golfowaty. No ale chuj z tym. 2 litry. Może być karton od mleka. Może być kurwa butelka od Pepsi. Ale może coś być Mercedes AMG, który seryjnie ma 381 koni, a ten po lekkiej mapie. Po mapie silnika, czyli po takiej mapie, że idziesz na stację, kupujesz mapę, wrzucasz po silnik i już masz mapę. Dało 447 koni, czyli więcej niż w A45S, gdzie jest 421 koni. Koniec ujęcia. A więc tak, Oskarik. Podejdź do przodu. Zacznijmy od rejestracji. Rejestrację widać na pierwszy rzut oka, że jest coś z nimi nie tak, że są walone. Jak to przejęło przez granicę, nie wiem sam. Jak to dostało papiery, też nie wiem sam. Z przeglądami to już nic nie będę gadał. Ale jakoś to do nas kurwa dojechało i my to dla was testujemy. Przód ładny, zwykły, normalny, mercedesowski. Ja wiem, że Mercedes dupy down teraz popakuje do takich samochodów silniki kurwa od Renault. No to jest kpina. No mój dziadek się kurwa w grobie przewraca. No, a na przykład BMW daje do Rolls Royce'a. No to jest pięknie. To na pewno mój dziadek klaszcze i mówi dobrze Przemo. Ale my mamy tu egzemplarz, gdzie nie ma nic wspólnego kurwa z Renault. Nic. AMG White Sensation. Na balety kurwa takim do DJ-ka White Sensation. Ale tak kurwa. Kółka pod konsoletą kurwa i mój i mandat, bo zaraz to się urwie, a generalnie pumpy kurwa oleju się jebią w tym, jebią się jak te kół w Amsterdamie na czerwonej. Taka jest opinia o pumpach oleju. Tutaj lotkę, ale to jest inna lotka, to jest inny spoiler, bo generalnie jeżeli chodzi tutaj o spoilery, o lotki, to one mają za zadanie doklejania. Ta natomiast jest zrobiona inaczej, ta natomiast jest zrobiona troszeczkę lepiej. Oni sami w garażu robili testowali, robili testy, parametry. Ona właśnie oddala, ona dupę podnosi. Tu na zakrętach dupa jedzie tyle kurwa nad ziemią. A to tylko dlatego, że na trasach mamy wszędzie kurwa studzienki. I nie mogę tego przeżyć. Jeszcze tydzień kurwa lub dwa i będą studzienki kurwa na autostradach. Za miesiąc będziecie mieli kurwa studzienkę w kuchni kurwa. Tak będzie trzeba było chodzić. Pojebałeś! Ładny. Mercedesa jest... taki jest właśnie tył jak teraz. A-klasa. A45 w tym słynnym kurwa hot hatchu kurwa golfowatym. Ale zobaczcie to. Ładny kurwa dyfuzorek. Naprawdę ładny. On na pewno nie jest kurwa oryginalny. Tak mi się zdaje, chociaż nie wiem. Ale wydaje mi się, że to jest jakaś blanszuwa dorabiana. Ale jest dorobiona ze smakiem. Ładne rury. Teraz zobaczymy, co tu się odjebało. No dobra, nakładka rurkowa. Nakładka rurkowa, ale spod nakładek rurkowych wychodzą rzeczywiście dwie oryginalne rury. No i chuj. Opony brak, ale są dobre, bo są z 2006 roku, czyli naprawdę dobry egzemplarz. Niektórzy się też nie zem. Niektórzy mówią, że są nowe opony. Roczne, dwuletnie kurwa, bo one są dobre jakościowe. Niestety te tumany nie wiedzą, że guma kurwa i plastik
to są kurwa dwie takie rzeczy, które rozkładają się najdłużej kurwa na świecie. Taka jebana guma rozkłada się kurwa 2000 lat, tak? Więc dla takiej gumy 2 lata, albo 4 lata, albo 6 lat to jest chuj. To jest nic. To tak jakbyście mieli się urodzić i żyć kurwa do 4 roku życia. No i chuj. No to co kurwa? Wycieraszka, z tyłu jest. Nie wiem tych zjebów niektórych, bo z Oskarem ostatnio byliśmy w trasie. Ciągle zimy w trasy. I niektórzy, powiem tak, robią jakieś kurwa tutaj domieszki, jakieś kurwa bandury ściągają, kurwa jakieś kurwa szmatki tu przyczepiają. Żeby kurwa. Do wycieraczek i do lusterek. No i to samo jest w lusterkach, żeby tu się kurz nie osadzał. No to trzeba włączyć kurwa tą wycieraczkę, żeby zmyła tą szybę, puścić tego płynu kurwa, bo po to ona jest i nie będzie problemu. A jakieś kurwa kawą szmaty przyczepią kurwa i koniec. No chyba, że to jest, chodzi o coś innego, ale to... Dobra, jest bagażnika. Powiedzcie w komentarzach może, bagażnika kurwa, my się nie znamy. Typowo. Bagażnika nie otwieramy typowo i ile jest tu miejsca na giry też kurwa nie pokażemy, specjalnie. Uh-huh. Żeby wszyscy ci, którzy mówili, że ja nic nie mówię o samochodzie, żeby jeszcze bardziej się tym kurwa napawali. Ale za to podniesiemy maskę i zaczniemy tą dwulitrówkę. Silnik, maska w tym kozaczku wygląda tak. Czekaj, Oskar. Dobra, mamy to. Jest napis AMG, a wygląda dobrze. Widzę na pierwszy rzut oka, że wygląda tak, jak powinien wyglądać. Tobias Wetter, prawdziwy Niemiec, urodzony w Kolonii, wychowany na Bratwurstach, na Oktoberfeście, czyli na pewno na żarty i na chwany montował ten silnik, czyli na pewno wiemy, że zaraz się kurwa rozpadnie, albo i nie. Tyle o silnikach, w tych modelach. Może przejdźmy teraz do testu tłumików, a tym zajmie się ten szplin. Szalony naukowiec. Mamy tą dwulitróweczkę, zobaczymy jak to pszczelo. Nie oczekujcie szału, ale tragedii nie będzie. Ale coś tam gotów. A nie ma tragedii. Nie ma tragedii. Test tłumików przeszedł. 4 decybele mam. Wygląda dobrze, ale byłem krótko tam. Byłem krótko, no. Okay, gawery. Zapierdala, no. No nie, no wiadomo, że się jedzie dobrze, tak? No jedzie się jako kartem, no nie ma co gadać, tak? 4 buty napęd, wiadomo, trzeba tą moc jakoś przenieść. Ja wolę na tył, ale nie mówię, że na 4 są padaka. Padaka są kurwa przód. Jezu, budzik wyskalowany do 320, pewnie po tych tam chipkach, po tych tam, wiesz, pukaniach młotkich, po tych trytkach, kurwa, na turbinę. Jedynie może wkurwiać w Mercedesach, bo już od razu wsiadłem, od razu się pomyliłem. To jest to, że we wszystkich samochodach, no rzeczywiście, te wycieraczki są po prawej stronie. W Mercedesie natomiast jest to, kurwa, po lewej i od razu się zajebałem. Od razu włączyłem kierunkowskaz, zamiast włączyć wycieraczki, bo była jedna Geigerera, nie ma dwóch i to już mnie zmyliło. A taki znawca! I teraz zmienimy sobie bieg na wsteczny, pyk, tym Geigerem. Fajnie, po chwili, czekamy w automacie, aż on zaskoczy. Nie robimy tego od razu, tak? Kamera cofania, to taki kurwa kadridż, znowu kadridż, kurwa. No jak Mercedes mógł zrobić takiego kurwa kadridża, kurwa? Przez Nintendo w pizdzie. 2016 roku. No, tu węża można kurwa grać. Ale nie chodzi o to. Chodzi o dźwięk, o przyspieszenie. No naprawdę start niesamowicie szybki. Reakcja na gaz, goddammit. Kurwa, ale nie zdążyliśmy, więc... Nie aż taka, jak przed chwilą powiedziałem. Powiem tak, fajnie, bo tutaj się tak czuję naprawdę. Chcę się lecieć, chcę się dusić. Przyznam się szczerze mówiąc, że do niektórych samochodów jak siadam, to chcę se pływać, chcę se falować, chcę się bujać dygnitarzowo. Natomiast w tym Mercedesie jest tak jak widzę tych sportowców, tych kierowców, to bu. Kurwa, entero. Są tak zapakowani w tych samochodach, bu. I w tym samochodzie czuję się tak samo. Tero, kurwa, na... Ja pier... A tak patrzę na tego ptaszka i mi się przypomniała gra Angry Birds. Grałeś to, czy nie? Tak. Chuja, grałeś. No. Nie trzeba włączać wycieraczek. Cała woda spierdala sam. Tak. Redukcja, no. Chociaż powiem tak.
Ja mam automata, mam łopatki, wszystko mam, ale ja z tego w ogóle nie korzystam. Dlaczego? Zapierdałem w weekendy siódemą cały czas i nigdy z tego nie korzystam, bo po to kurwa kupiłem automata, żeby kurwa nie pierdzielić się ze zmianą kurwa biegu w łopatkach kurwa. No proste, no proste. To jest sportowa, to jest co innego. No dobra, no, dobra, ale to no robię gaz i pyk. Jedziemy, jedziemy. A teraz nie zawodował. A kurwa jebany. No ale generalnie jedzie się dobrze, no jedzie się dobrze, przyspiesza dobrze, siedzi się dobrze. Fotele psuje... są zajebiste. Tak, fotele są zajebiste, psuje się, też dobrze się psuje. To najlepiej. To najlepiej, ale nieważne. Słysz takie gadanie, bo autoryzacją na wartości, bo to, jak tak by mnie kurwa mieli ludzie patrzeć, to nigdy kredytu na chatę by nie wzięli, nigdy by nie kupili jakiegoś auta w leasing, toś, nic by nie zrobili, nic by kurwa nie zrobili, bo tamto, kurwa, bo zestrą, no to tak nie ma, no, takie życie, raz tak, jak możesz, tak możesz, jak strasz, tak wycierasz, no, jak pierdzisz, tak kurwa śmierdzi, kurwa, no, jak zarabiasz, tak wydajesz, kurwa, jak duszysz, kurwa, gazu, tak wydajesz, no. Przemo, prawdę ci powiem. Dokładnie. Nie powiedziałem, że auto ma nagłośnienie Harman Kardon i mówię to na koniec teraz. Żegnam się, do widzenia. Subskrybować, oglądać, lajkować, dawać łapki w górę. Kto da łapkę w górę, straszki mieć nie będzie. Kto nie da nic, będzie ją mieć. Nara. Sprzęgło, spalenizna, opony, tarcze, płyn chłodniczy. Wyjebało.